Dzień dobry, dzień dobry. Droga do Nebelburga. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hinsul i robię taki odcinek w sumie na żywo, ale nie jestem na żywo na YouTubie, tylko po prostu dla Was zaraz ten materiał udostępnię. Słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, pokazać, ile potrzebujecie expa na nowe czołgi. Na jakie nowe czołgi, ktoś zapyta. Ano właśnie dzisiaj pojawiły się nowe czołgi, a w sumie niszczyciele czołgów i już do nich sobie przechodzimy. Są to oczywiście niszczyciele włoskie, o których Was informowałem. I teraz tutaj ciekawa sprawa, bo tu już mam czołgusia. Aha, to są czołgi ciężkie, a tutaj mamy niszczarki. I tutaj ile mniej więcej potrzebujemy expa. Na szóstkę 51 147 z małym ogonkiem, na siódemkę 293, żeby odblokować ósemkę, dziewiątka 561 i do dziesiątki, żebyśmy mogli dojść, potrzebujemy aż 974 z małym ogonkiem expa. Tak więc słuchajcie, nic innego mi nie pozostaje, jak po prostu tą dziesiątkę odblokować, bo jak widzicie, mam 1 100 000 expa. Na co mam go trzymać? Nic ciekawego tutaj się nie będzie oczywiście pojawiało na chwilę obecną. Na kilka miesięcy raczej tutaj Wargaming nic ciekawego nie zaprezentuje. Jeszcze z tego co widzę, nie ma dodanych tych pojazdów francuskich na zimnej wojnie, albo ja może ich nie mogę znaleźć, tym bardziej, że nie ma żadnej informacji na stronie Wargamingu, tak więc chyba jeszcze tych pojazdów nie dodali i one się pojawią pewnie w jakimś późniejszym terminie, tak więc tutaj na razie jeszcze Francuzów z tego co widzę nie mamy. Tak więc dzisiaj chciałbym Wam po prostu pokazać te pojazdy nowe, włoskie, a tutaj właśnie mowa o niszczarkach i już do nich sobie przejdziemy, odblokujemy i zaraz zobaczymy jedną pierwszą bitwę, jak tymi pojazdami się będzie grało. Dzisiaj oczywiście zapraszam na live'a, będziemy grali włoskimi niszczarkami, wszystkimi można powiedzieć, będziemy grali i piątką, i szóstką, i tak dalej, wszystko sobie odblokujemy, bach. Bach, tutaj 268, lecimy i dyszka odblokowana. Dobra, oczywiście zakupimy dziesiątkę. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma dużo golda i nie wie co z nim zrobić, a chciałby na przykład wymienić sobie na wolne doświadczenie, słuchajcie, dzisiaj jest przelicznik, tylko nie wiem dlaczego właśnie ja mogłem wczoraj to zrobić, bo był też bardzo dobry przelicznik. A dzisiaj ponoć jest też dobry przelicznik. Czekajcie, tutaj są wymiany. Jest on 37 do 1. Standardowo to jest 25. Ja już to mogłem wczoraj zrobić. Nie wiem, czy to jest wprowadzone od tamtego tygodnia było. Nie zwracałem uwagi. Miałem tam około 10 000 golda, tak żeby mi wystarczyło na te włoskie niszczarki. Po prostu wczoraj sobie wymieniłem. No i dzisiaj już mogę Wam pokazać Minotauro. Tak, Minotauro. To jest dziesiątka. Zobaczmy pakiety, jak tutaj wygląda. Czy są jakieś jeszcze dodatkowe pakiety? Nie ma. Działo jest jedne, nie mamy jakichś tam innych możliwości. Wieża to samo, silnik to samo. Nic innego nie potrzebujemy. Tak więc dajmy wyposażenie. Jakie wyposażenie można było tutaj dać? Słuchajcie, jest to magazynek, tak więc nie możemy dać dosyłacza. To już jest, można powiedzieć, problem rozwiązany. No bo tak, albo siatka i optyka i na przykład coś do mobilności, ewentualnie wentylacja i ja w ten deseń właśnie pójdę, damy w razie czego siatkę, damy jeszcze wentylację, tak, optyka, wentylacja i siatka. Zamiast na przykład wentylacji możemy dać coś do mobilności, bo ona jest, ta niszczarka, dość taka ślamazarna, no ale niby dobrze opancerzona. Zaraz zobaczymy właśnie pancerz, jak to wygląda. Oczywiście standardowe zestawy, jak to u Hinsula, i pociski. I to jest bardzo istotna sprawa. Słuchajcie, tutaj mamy pociski podstawowe, to są PP-ki, czyli APK-i przeciwpancerne. I tak, prędkość tych pocisków jest bardzo dobra, 1300 metrów na sekundę. Następne pociski są to hity, z większą penetracją, bo aż 330. I najgorsze jest to, że to jest magazynek, który dość długo przeładowuje. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile on będzie przeładowywał. I tak, ja bym podzielił to może troszeczkę tak na pół. Aha, moment. Mamy 40 pocisków, tak? No to powiedzmy, niech będzie
Bo tutaj mamy 5 strzałów, tak? 5 strzałów, 15 i 25. Dobra, niech tak będzie. Burzaków w ogóle nie będę zakładał, no bo nie ma sensu. Tutaj jest problem, bo jest dość duży przeładunek, długi przeładunek i ta penetracja nie jest jakaś fenomenalna. 330, słuchajcie, medy taką penetrację mają. Tutaj na podstawie mamy to samo, co na medach. Patton ma identyczną chyba penetrację, 265, 330. Tak samo tutaj mamy właśnie na tym dziale. Tak więc nie będziemy kombinować, tak to zostawimy. I teraz zobaczmy właśnie sobie podgląd pancerza. Zobaczcie, pancerz na papierze wygląda fenomenalnie. Przód jest naprawdę mega opancerzony. I teraz zobaczmy sobie mniej więcej, jak to wygląda w tych ich wartościach. Tutaj na tych kreseczkach 385. Lecąc dalej, 380, ale jest to tak warstwami. 300 mamy z przodu. Owszem, pod kątem on może odbijać i to sporo. Zaraz zobaczymy zresztą w bitwach. 280, tutaj 260, jakieś słabe miejsca, 250, no ale tam się wbić to będzie ciężko i tak dalej. Tutaj gdzie jeszcze mamy? Dolna płyta, 190 i tutaj taka górna, ale tam trafić to będzie kosmos, raczej nie polecam. Tutaj mamy na tych złączeniach 155 i tutaj na tych boczkach też tam się wbić to naprawdę będzie bardzo ciężko, zobaczymy, to mnie właśnie zastanawia, wiadomo mamy takie pojazdy jak Avre i on sobie z tego nic nie będzie robił, nawet jakby on miał 500 z przodu to i tak go będzie przebijał i tak go będzie przebijał, boki 75, tak więc no najbardziej chyba słaba strona tych TD-ków to właśnie będą boki. No zobaczymy. Dobra, tak pancerz wygląda. A teraz zobaczmy jeszcze właśnie podgląd modułów i przeładunek. Czas przeładowania 24 sekundy bez załoganta jeszcze. Tak, zastanawiałem się właśnie, czy zejdziemy niżej. Tak więc na razie mamy 24. Dajmy załoganta. Dajmy załoganta, dajmy dowódcę włoskiego najlepiej. I tu trochę ich mam. Tej pani nie używam, dlatego że ona strasznie drze chapsko. Tak więc jej nie będziemy używali. Damy tego gościa. Tak, damy tego albo z Vipery. Chociaż tutaj jest obrót. Nie zależy mi zbytnio na camo. Tak więc wolałbym obrót, żeby był lepszy i szybszy przeładunek. A tutaj takie perki mamy. Dobra, przydzielmy tego gościa. Tak jest. Tupie nóżką, jest ok, zadowolony. No i pomalujmy tego pojazda nowego. Jest to dziesiątka, tak więc ja dziesiątki wszystkie maluję na stałe. I pomalujmy sobie... Taki niebieski, trochę za bardzo się rzuca w oczy. Dobra, niech będzie z voucherem, za darmo, za darmożkę, tak. Letni kamuflaż. Ten jest fajny, ten jest bardzo fajny. Jeszcze coś tu mamy. Jest tych kamuflaży sporo nawet na tych Włochach. Ten albo ten, ten fajnie wygląda, tak, ten bardzo fajnie wygląda. Dobra, teraz już nie ma niestety zniżki na camo. Była w tamtym tygodniu była i teraz damy jeszcze kamo Teo, bo mi się też bardzo podoba i jeszcze jeden miejski ala wiejski taki ten, dobra, niech będzie, ok, mamy pomalowaną machinerię, zagrajmy jedną bitwę, tak. Po prostu, żebyście zobaczyli pierwsza dziewicza bitewka na tym pojeździe. Zobaczymy, co ona tutaj... Aha, dowódcę daliśmy, jeszcze zerknijmy. Moment, zerknijmy na przeładunek. Jak to będzie teraz wyglądało? 20 sekund, przeładunek, 5 pestek. Pomiędzy pociskami jest dość długi czas przeładowania, dlatego że aż 8 sekund, tak, 8 sekund mamy przeładunek. Pomiędzy pociskami bardzo długi czas, ale do tego musimy po prostu się przyzwyczaić. Wargaming prowadził T58 Heavy, gdzie tam mamy 7,5 sekundy. Jest to do ogarnięcia, można się przyzwyczaić. A tym bardziej tutaj ten pancerz powinien nam w tym pomóc. Tak więc zaraz zobaczymy. Dobra, pierwsza bitwa i na tym skończę materiał. A dzisiaj oczywiście zapraszam Was wszystkich na live'a. Pogramy wszystkimi pojazdami. Ja zakupię wszystkie pojazdy łącznie nawet z piątym tierem. I wszystkie sobie obejrzymy w bitwach. Zobaczymy jak one się będą spisywały na danym tierze. Lecimy. Może się słyszeć takie delikatne echo, dlatego że wyniosłem z mojego salonu cytrynkę, moją ulubioną i trochę większe echo jest. Dobra, nie ma artylerii, bardzo dobrze. Podejrzewam, że tych Minotauro
będziemy widzieli teraz w bitwach dość sporo. Mamy jakieś minotaury? Nie, nie mamy, ale mamy dwa dywany, czyli T95. No, największy problem dla mnie, jeżeli chodzi o tego TDK, to na pewno jest penetracja. Słuchajcie, trochę mało, jak na TDK 330 to nie jest dużo. Naprawdę musimy trochę się natrudzić, żeby z tego działa cokolwiek wyłuskać. I gdyby on miał jeszcze pociski, może APCR-y jako drugie, czyli te niby lepsze z większą penetracją, wolałbym zdecydowanie, dlatego że hity, no nie na każdym pancerzu one dobrze działają, ale na razie zostanę na APK-ach. Dobra, i ładujemy. Bez na razie, bez racji, zobaczymy. Bardzo wolny TDK. Opuszczanie działa, mamy tutaj minus 10 stopni. No fajnie to działko idzie, no ale niestety tutaj no nie mam, zobaczcie, nie mam na razie możliwości zbytnio. Tam są chłopaki. Nie chciałbym raczej awry spotkać. Bardziej by mi pasowało pojechać na zielone i tam grać na wieżę, ale no niestety za wolny trochę jestem. Taran. Taran. Co tu jest? A, przebił mnie, przebił. Przebili. Zobaczcie, niby miał być taki twardy, a nie jest. Teraz zobaczmy, gdzie nas przebijali. Dolna, nie, czekajcie, tutaj nie bardzo widzę, gdzie oni mnie bili. Nie ma miejsca, nie ma znaku. Tam jedzie czwórka. Tutaj oczywiście nie mamy wieży dookoła, nie możemy obrócić sobie jej. Dobra, odbiłem od tego, ja przeładowuję teraz. Ja sobie przeładuję. 8 sekund jednak to jest długo, szczerze wam powiem. Tam koledze Perezowi bym pomógł, ale coś mu przeżynęło. Oj, oj, coś tam tak łatosi. Patrzę na plecy. Dobra, jestem przeładowany. Okej. Chodź tutaj, kolega, chodź. Puść ich, niech oni sobie tutaj wjadą. Taran. Skąd on? No widzicie, niby miał być pancerz taki idealny, a tutaj już przyjechał taranem. A tak nie jest. Dzisiaj mówię, pancerz niewiele znaczy. Tak więc to była pierwsza bitwa. Gdybym, mówię, gdzieś tam grał na takiej pozycji, może na wieżę, to bez problemu, może coś tam by odbijał, ale no, bili mnie, widzieliście, bez żadnego problemu. Słuchajcie, jeżeli pojazdy mają ponad 300 penetracji w dzisiejszych czasach, to żaden pancerz niewiele znaczy. Zresztą to widać na czołgach ciężkich, takich jak Type, Esetka, Maus. To jest norma. Takie pierwsze wrażenia po pierwszej bitwie. Słuchajcie, no na pewno jest wolny, to raz. Penetracja jeszcze dawała radę, jak widzieliście. Na pewno jakbym hitów używał, to byłoby dużo gorzej. Ale no bardzo mnie zaskoczyło to, że przebijali mnie jak chcieli, a miał być to taki pojazd niby twardy. A niestety okazuje się w rzeczywistości, że na żaden pancerz w tej grze nie możemy liczyć tak aż mocno, jakbyśmy na przykład tego oczekiwali. Tak więc dobra, słuchajcie, tyle. Jeśli chodzi o pierwsze takie wrażenia, a dzisiaj oczywiście pogramy na live'ie i sami zobaczycie, może w innej pozycji, gdzieś tam na hulldownie, pojazd będzie o wiele lepszy. Czy optyka na nim byłaby konieczna? Mamy 510 zasięgu spota. Moim zdaniem na razie zostawimy. Siatkę też można zostawić. No bo tutaj tak naprawdę nic więcej na nim takiego ciekawszego nie możemy zamontować. Chyba że na przykład coś do mobilności. Dobra, słuchajcie. Tyle.
Pierwsze koty za płoty. Spotykamy się dzisiaj podczas live'a i pogramy wszystkimi niszczarkami włoskimi. Tak więc dzisiaj, jeżeli chcecie odblokować sobie linię, to możecie już zaczynać, bo serwery oczywiście ruszyły. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i zapraszam dzisiaj na live'a. Do usłyszenia. Hej.